Więc dzisiaj wbijamy z kolejną reakcją. Dzisiaj mamy Szpaku, Kraina Lodu. Ale po pierwsze chciałem podziękować za te komentarze na tamtym filmiku. Dlatego mam dzisiaj w ogóle więcej chęci nagrać tą reakcję, bo szczerze, jak ja nagrywam reakcję na Szpaka albo coś, no to zawsze się boję, że nie wiem, może się nie spodobać reakcja przez to, że czasami nie mógł się wysłowić. Dlatego zacząłem nagrywać znowu angielskie filmiki. Ja w ogóle zacząłem po angielsku robić filmiki, bo po prostu czasami mi ciężko z Polski. Ja tam w ogóle nie mieszkam, ale za rok chyba się znowu przeprowadzę, zobaczymy w sumie. A to musiałem podziękować za te wsparcie, za te miłe komentarze, nawet za te negatywne komentarze, to i tak wam dziękuję. Ale ja zawsze będę z siebie dawał wszystko, żeby nagrać jak najlepszą reakcję. Też nie chcę robić tą reakcję tylko dla siebie, tylko chcę zrobić tą reakcję dla was. Bo wiem, że jak naciśnęliście ten filmik dzisiaj, to wiem, że lubicie Szpaka na pewno i chcecie zobaczyć fajną reakcję od kogoś, który lubi w ogóle jego muzykę i szanuje jego muzykę. Czasami moja reakcja może się nie spodobać, czasami może się spodobać, zależy od was, tak szczerze. I tak szczerze nagrywam te polskie filmiki, te polskie piosenki. Taki głośniki musiałem włączyć. Lubię pokazać moją reakcję. Więc nie wiem, jak się spodoba, to się nie spodoba. Jak się spodoba, to się spodoba. Możecie dać lajka, możecie dać dislike, jak wam się nie podoba. Ale zawsze będę wrócał, jak coś będzie. Ale jeszcze raz chciałem podziękować za komentarze, dlatego mam dzisiaj większe wsparcie, żeby nagrać tą reakcję. Ale no, Szpaku, Kraina Lodu. Więc lecimy z tym. Więc lecimy z tym. Kraina Lodu, Szpaku. Mój oprawca stała zawsze za mną murem, choć odeszła z tego świata, zanim powstał pierwszy numer. To wyobraźni się, przenoszę do tych chwil wtedy, jak w kąpielówkach daję koncert, jak dziś wtedy. Więc moja babcia stała zawsze za mną murem, choć odeszła z tego świata, zanim powstał pierwszy numer. Ciekawe, to znaczy, że po prostu zawsze jego babcia była za jego stroną, nawet jak jeszcze nie wrzucił jego pierwszego numeru, po prostu zawsze go wspierała. I to jest miłe, po prostu miłe intro do tej piosenki, miłe słowa. Znam jak cały kraj, ja pamiętam jak nie chciało siedzieć tam, gdzie ja. Lecią fury moich ludzi, we mnie paliło się dusi. Ile to kosztuje, już nie wyjdzie z mojej buzi. Mój brata, ostrzyk tata przed drogami. Ma się obciążony genem, myślał, że go posłuchamy. I posłuchałem. Chociaż mamy łatkę ćpunów, to jest bardzo trudno palić. Więc nadal ten sam ja, chociaż trochę się zmieniło, odkąd pykło nam. Więc mi się podoba trochę ten tekst, mi się wydaje, że chodzi o to, że kiedyś, jak zaczął swoją karierę, w ogóle był inną osobą, zanim ten sukces przyszedł, on w ogóle był inną osobą, ale odkąd ten sukces do niego przyszedł, odkąd zauważył, że im pykło z tą muzyką, z jego karierą, to w ogóle on się zmienił jako osoba. Kiedyś Szpaku był już strasznie hejtowany, ludzie mieli zmiksowane opinie o nim. Te czasy z Boruto, z Boruto i atypowe. Ale teraz, odkąd ten sukces mu przyszedł, ludzie się patrzą na niego w ogóle inaczej gada na piosenkach. On więcej emocji teraz daje i gada o swojej przeszłości, że było ciężko. Więc tak, sukces może zmienić człowieka niesamowicie. Szczerze, osoba się robi sławna, jak widać ich historię, a potem jak ten sukces do nich przyjdzie i im w końcu pyknie z tą muzyką czy z karierą, to się osoba zmienia niesamowicie. Więc podoba mi się ten tekst. Choćby nie wiem, co się działo, ciągle jestem atypowy, nieważne, co tam gadają. Czyli zawsze będę tą samą osobą. Ale wiecie co? W ogóle ta piosenka się zaczyna łagodnie. W ogóle jest taka fajna gitarka na początku. I po prostu zaczyna tak z emocjami. Nie widać, że tutaj będzie coś w ogóle agresywnego. Więc po prostu na razie ładnie leci ta nuta. Nie spodziewałem się to po Szpaku, no bo Szpaku zawsze takie ostre nuty dawał na początku, żeby zacząć z jego nuty. Więc teraz mi się trochę podoba, że w ogóle zmienił sobie trochę tutaj styl. O wiele łagodniej tutaj zaczyna piosenkę. Co się działo, ciągle jestem o typu. Mniej bitu, więcej słów. Mówiłem to na tamtej piosence też, co robiłem ostatnio. Nieważne, co tam gadają. Wiedziałem, że zaraz to przyjdzie. Wow. Mamo, nie wrócę na blok.
Nawet jeśli tak, to ucieknę stąd. Gada o tym, że w ogóle nie chce zawieść swojej mamy. Na pewno jego mama się stresowała, jak on w ogóle był w takich sytuacjach w przeszłości. Tak sobie zaczął szczerze karierę. Szczerze, on chce, żeby jego mama była dumna z niego. I po prostu mówi, nawet jakbym wrócił na bloki, tak ucieknę stąd, więc to mi się podoba. Więc widać, że po prostu gada o swojej przeszłości, że już nigdy nie chce do tego wracać. Tak mi się wydaje, jak tam coś źle gadam, to dajcie w komentarzach, zawsze jestem ciekawy, no. Ja tak szczerze nigdy nie patrzyłem na życie Szpaka, po prostu ja zawsze słucham jego muzyki, ja zawsze słucham, co on gada w swojej muzyce, jak szczerze nie znam jego historii tak naprawdę, więc po prostu słucham tekstu i po prostu tak sobie mówię, po prostu, że no. Mam tę moc. Dokładnie, czyli teraz w krainę lodu zbudowałem dom, czyli teraz to, co teraz ma, zbudował sobie dom z tą jego karierą. W końcu sobie zbudował dom i ma inne życie teraz, no. Ale zawsze to mówiłem na każdej reakcji. Szpaku to jest królem refrenów. Refreny zawsze ma niesamowite. Nieważne, czy on daje dużo emocji na piosence, zawsze Szpaku ma niesamowite refreny. Więc to mi się zawsze podobało o nim. I zawsze te beat dropy niesamowite. Ale piesiu. W każdym tekście zero fikcji, zero ale i tak wrzucisz mnie do wora, gdzie kolory zero fikcji. W każdym tekście zero fikcji, czyli to znaczy, że wszystko co on pisze, wszystko co on tam śpiewa na swoich nutach, to jest czysta prawda. Wszyscy, to nie jest żaden wyścig, nie kojarz mnie z tym głowem, jestem ponad tym wszystkim. Tęczę jak kobra na bloku, jak się bujamy w kapturach, to nas lepiej nie prowokuj. Tu leży na Mazurach, być ku nawet z tym nie wiruj, bo przed trochę więcej niż to, w jakich lata ciuchach i co walić na imprezce. Wszystko wygląda tandetnie dzisiaj. Google to żaden label, weź na mnie ubliżaj. Ale się cieszę, że w ogóle szanuje ten Google do końca i on serio daje całe jego serce do tej promocji w ogóle, bo wiem, że tam kiedyś był chyba w tym Borkru i coś mu tam nie pykło, bo coś tam się nie dogadało. Nie pamiętam, co dokładnie to było, dlatego teraz w Google jest i on serio wierzy w nich. Więc no, zawsze szanuję Google, zawsze gada o Google w każdej piosence, więc to mi się podoba. W ogóle mi się to podoba, Szpaku, że w ogóle czasami ucina beat i w ogóle chce okazać swoje wokale, a potem wraca znowu do beatu, niesamowity beat drop, więc to też mi się podoba w muzyce ogółem. Mam tę moc. Ale też git, teledysk strasznie dobrze sprodukowany. No, dawaj, drifty, dawaj. No, aha. Nuta w ogóle więcej emocji daje do tej nuty. Refren i tak mocny, nieważne jaka nuta, zawsze ma mocny refren, nieważne czy to o emocjach gada. Dajcie przykład, nieważne na atypowym, to też jest taka trochę smutna nuta, ale i tak daje zawsze całe serce i bity zawsze ma niesamowite. Więc brawo Kubi, bo Kubi produkuje te wszystkie nuty, więc dobrego producenta se znalazł i po prostu dobrze z nim leci i po prostu ten duet jest najlepszy duet, co ja w ogóle słyszałem w hip-hopu w Polsce z tej ery na przykład. Szpaku też serio, mój ulubiony artysta z Polski w ogóle. Lubię, że w ogóle ma inne style muzyki, nie, że trzyma się jednego tematu, tylko zawsze wymyśli sobie, co jest w głowie, a potem zrobi coś z tego. Więc git nuta 9 na 10, serio, podoba mi się w ogóle cały tekst, że w ogóle on mi się wydaje, że w tej nucie on po prostu patrzy na swoją przeszłość i na to, co teraz ma, że się w ogóle zmienił, że już nie chce wracać do tego, co kiedyś. Więc podoba mi się to.
Ale no, zawsze sukces zmienia człowieka, tak szczerze. Popatrzcie teraz na Powka, co mu się stało w ogóle. Więc no, większość się tak, taka jest prawda, zawsze się gdzieś zaczyna. Na przykład popatrzcie też na Temptasiona, nie wiem czy go znacie, ale też zaczął karierę przez jego niesamowite te krzyki w muzyce, jak on się w ogóle bił, on w ogóle bił się na ulicy, a potem patrzcie, sukces do niego przyszedł i zaczął zmieniać swoje życie i w ogóle chciał okazać swoją pozytywną energię do innych. Więc tak, sukces zmienia człowieka i po prostu podoba mi się ta nuta cała, więc brawo Szpaku, git nuta. Nawet to może być z jednych z najlepszych nut w tym roku, tak szczerze, Szpaku zawsze ma hity. I jestem ciekawy, czy w ogóle to będzie cała płyta, no już wrzucił Uzamaki, wrzucił Kraina Lodu, więc mi się wydaje, że niedługo będzie jakaś płyta i nie muszę doczekać na tej płyty. Kiedyś robiłem reakcję na DDZ-PPM, to wtedy nie potrafiłem w ogóle reakcji zrobić i trochę hejtu dostałem, ale staram się trochę lepiej teraz analizować wszystko, nawet jak czasami mi nie wychodzi, bo czasami języka nie rozumiem, więc no, ale jak chcecie więcej reakcji, dajcie w komentarzach, dajcie jakie nuty wy chcecie i dziękuję, że oglądaliście ten filmik i dziękuję za tamte komentarze na tamtym filmiku. Dzisiaj miałem w ogóle więcej chęci nagrać ten filmik, więc dziękuję wam bardzo, życzę wam miłego dnia, życzę wam pozytywnego dnia, wiadomo, i dajcie komentarze, dajcie subskrypcję, dajcie lajka. I no, dajcie jakieś propozycje, jakie chcecie, filmiki w komentarzach i je zrobię. I zawsze odpiszę na wasze komentarze, nieważne co. Jak macie jakieś pytanie, możecie mi nawet napisać na Instagramie, też macie w moim bio. Powinien być mój Instagram, naciśnijcie mój bio na tym filmiku. Mój Instagram, mój Snapchat, możecie do mnie pisać śmiało, zawsze wam odpiszę. Też staram się być taki bardziej pozytywny, pokazać swoją energię, więc no. Lecimy dalej z tymi filmikami, dziękuję, że oglądaliście z całego serca i do następnego dnia.